Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Oblicza Randoma. Dzisiaj, moi drodzy, mój kolega Skrzypowita z klanu MVPS na czołgu, który, no, z tego co widzę, z tego co mi pisał, to sprawia mu frajdę chyba nawet większą niż jego ukochany Patton. I mówimy tutaj o Pattonie M48, a nie M46. No, pojazd, na którym Skrzypo wykręcił już dużo wspaniałych bitew. Dlatego też wybór tej jednej do tej powtórki nastręczał mi trochę problemów. To nie jest bitwa, w której zrobił najwięcej damage'u w karierze, ale uwierzcie mi, praktycznie no, potrafił i w ciągu ostatnich kilku dni, bo granie dosłownie od kilku dni, podsyłać po minimum dwie powtórki, gdzie każda z nich to było minimum 6000 punktów uszkodzeń, potem było 7, potem nagle 8000. Mówię, kurde, dokąd ten człowiek zmierza? No i też oczywiście zacząłem mu bardzo ładnie biegłości iść. Ostatnio napisał do mnie, że będzie zamach na biegłość, także myślę, że możemy się niedługo ze Skrzypowitą spotkać właśnie w odcinku o trzeciej biegłości z Conquerorem. Zobaczymy, jak mu pójdzie. I tak jak mówię, wbrew pozorom ta bitwa nie jest Skrzypa najlepszą, jeśli chodzi o czysty damage, zrobił lepszą bitwę, ale no, tu mamy o wiele większe emocje i na pewno jest bardzo fajnie pokazane to, co można zrobić po prostu używając dobrze czołgu w odpowiednim miejscu. Ale nie chodzi mi tutaj o dobre ustawianie się na mapie czy jakiś przestrzał, tylko zaraz zresztą zobaczycie, jak bardzo fajnie wykorzysta zalety Conquerora Skrzypowita. Sam Conqueror, pojazd nader ciekawy, Skrzypowita gra bardzo mocno na goldzie, no ale to wynika z tego, że tu już praktycznie w tym momencie robił bitwy do biegłości. I tak, na APK-u mamy alfę wynoszącą 400 i przebicia 259, na APC-rze to przebicie wzrasta do 326 i mamy pociski jak na bretolach typu hash, gdzie mamy penetrację 120, czyli całkiem przyjemną, i 515 alfy, czyli naprawdę bardzo, bardzo przyjemną już wartość. Pierwszy strzał w T49 za 416, drugi strzał w KW3 za 361 i z tego co tutaj niestety nie wiem dlaczego, mimo że gram bez modów, bo jedynym modem w tym momencie jest tylko XVM, ale nawet bez XVM to nie działa, nie pokazuje się licznik przeładowania, to zakładam, że Skrzypo gra standardowo dla siebie, czyli z optyką, a bez wentylacji, i taki pojazd po założeniu, oni sobie teraz bardzo mocny strzał od KW3 w plecy, potwornie mocna buła, jeszcze rozwalony silnik, wcześniej jeszcze nam Arta nas ogłuszyła, więc już zużyty naprawka i przy okazji apteczka. Skrzypo jeździ na racjach bojowych, ale bez gaśnicy, więc dużo szczęścia, że o właśnie, kolejny drugi strzał i jeszcze od artylerii, kolejny drugi strzał w plecy, dobrze, że się zapalił i jeszcze teraz T49 trafia nas po raz kolejny, uszkadzając Amorak, robi się bardzo niewesoło. A kończąc myśl, chciałem tylko powiedzieć, że Skrzypo w takiej konfiguracji bez wentylacji, a z optyką, z dosyłaczem plus jeszcze racjami bojowymi ma trochę ponad 8 sekund reloadu, 400 alfy, także naprawdę bardzo przyjemnie. Ja na przykład teraz jestem na etapie amerykańskich TDK-ów, gdzie ponad 8 sekund reloadu ma T28 i T30 z jego działem, czyli tu mamy taką samą alfę, a mamy mimo wszystko lepszy reload, znaczy bardzo podobny reload, a przecież jest to czołg ciężki, a tam mamy TDK-a, więc ta różnica wbrew pozorom jest dość niewielka, bo coś powinno, jakaś powinna być, no albo TDK na przykład mocniej wali, albo czołg ciężki wolniej ładuje, a tu się okazuje, że te wartości są bardzo, bardzo podobne. No ale nic, wróciła już, na szczęście odświeżyła się apteczka. Gdyby nie było odświeżalne, to pewnie byłoby bardzo słabo. Niestety KW3 odbija złotą pestkę od Skrzypa, temu w tym momencie wraca Amorak, dobrze. Możemy już normalnie strzelać, nie ma tego reloadu rzędu już ponad 16 sekund. Blindshot w KW3, na szczęście wbijamy się, odbija się ona od nas, odbija się jeszcze RHM, czyli gdzieś tam RHM stoi. Skrzypo już ma przygotowaną pestkę, patrzy, gdzie tam może ten RHM, też nie bardzo wiem. Zobaczcie, po raz drugi nas trafia, po raz drugi się odbija, ale wydaje mi się, że on chyba stoi gdzieś tam, bo tak widać, on nie stoi na górze, tylko chyba stoi na dole, gdzieś na tym wale, i dlatego nas nie przebija, bo po prostu widzi tylko fragment naszej wieży i próbuje wbić się po wieżę. Oczywiście można by się, jakby miał fart, to by się mógł wbić w to miejsce, no ale na szczęście nie trafia. No i teraz przyjrzyjmy się sytuacji, o której właśnie mówiłem, czyli bardzo ciekawej grze Skrzypa.
w sumie no, wjechał sobie na górkę, ale nie do końca. Teraz zobaczcie, co jest w stanie zrobić gracz, który wie, jak wykorzystać zalety swojego czołgu i właśnie mapę. Zobaczcie, jaki przechył i co ten przechył oferuje. No tak bardzo jesteśmy w tym momencie wychyleni, że możemy Su-101 pod nami trafić. Uciekło nam T10, ale na szczęście Arta go detrakuje, ogłusza, więc to nam pozwala na spokojne przygotowanie obrony. I zobaczcie, znowu najazd na górkę, bokiem wychylenie, potworny kąt, ale dający nam możliwość trafienia go w daszek. Tam oczywiście pancerz praktycznie nie istnieje, więc kolejny strzał ładnie nam wszedł. Ta T10 niestety, ale się zorientowała, co się dzieje i przepraszam za widok mikrofonu, już podwyższam, żeby nie było widać. O, już go nie widać. T10 się zorientowała, więc uciekła do przodu, ale po raz kolejny wyjeżdża, ale niestety, no właśnie, zabrakło opuszczania działa, plus troszeczkę zabrakło chyba też szczęścia co do miejscówki, bo jakiś tam fragment mapy zasłonił. Pod nami jest jeszcze STRV i właśnie w tym momencie on się pokazuje, także widzimy go i on niestety, ale postanawia wjechać po nas, no bo musi pomóc swojej drużynie. STRV na szczęście ogłuszony, my nie trafiamy. Skrzypo bardzo się boi wyjeżdżać, żeby nie przyjąć durnej pestki, no bo jednak są dwie artylerie na mapie, a pod nami IS. IS na szczęście nie trafia i teraz zobaczcie znowu, co się dzieje. IS próbuje się schować, a my plecami na górkę, wychył i bardzo ładnie strzał. Gościu nie ma praktycznie żadnych szans nas trafić, musi bardzo mocno podjechać do przodu, żeby móc podnieść na nas działo, a my sobie znowu wychył w dół i jeszcze bardziej koszmarny ten wychył, strasznie mocno, praktycznie na boku stoi czołg, ale daje sobie radę. IS już w tym momencie pogania do przodu, żeby tylko się schować przed tym morderczym działem. Nie miał szans nic zrobić, musiałby na jakąś górkę najechać przodem, a tyłem w dołku stać, żeby móc skrzypa trafić. No i w tej miejscówce skrzypo sobie już wyklikał praktycznie większość swojego damage'u, szybki strzał w T10, ona jako się zagalopowała, wcześniej była przecież blisko górki, gdzie nie można było jej trafić, teraz nagle jest pod górką, wyjeżdża kompletnie bezsensownie, nie wiem dlaczego teraz skrzypo tego nie trafił, to jest do niego niepodobne, nie wiem czy jakiś drobny lag, bo naprawdę no, ten strzał był tak oczywisty, że ja bym go trafił, przecież ten gościu był do nas przodem, a skrzypo chciał gdzieś tam pocelować po, nie wiem, po tyle, także tu bym zrzucił winę na karp nie braku umiejętności, a bardziej po prostu jakiejś chwilowej sytuacji, nie wiem czy może mrugnął, nie wiem, naprawdę trudno mi wyjaśnić, próba strzału w STRV niestety nieudana, tylko strzał w gąsienicę nawet bez zerwania tych gąsek. No i cóż my mamy, moi drodzy, 4-8, praktycznie cała nasza drużyna, która pozostała, kampi w jednej tylko części mapy. Tam mamy 3 Tedeki i Tygrysa. Tygrys, gracz słabiutki, nowy, więc kampi strasznie pasywnie. Jest Su-152, strzał dokładnie pocelowanie, bardzo wysokie losowanie, 488, czyli 88 powyżej średnich. STRV kończy ISA, Su kończy IKV-a. A my w tym momencie Su pięknie oddaje nam swój daszek, kolejny strzał, 4400 punktów uszkodzeń i 4 fragi, czyli wychodzi mniej więcej 1100 punktów uszkodzeń na jeden frag. Co my tu jeszcze mamy? Jak Tigera 8-8 i T10, STRV na szczęście trafiony i dobity przez naszych sojuszników. Nie wiem, kto go skończył, ale teraz wyjeżdża właśnie na nas T10. Jest GW Tiger, który skończył naszego STRV, zrobiło się w tym momencie 7 do 11 i musimy bardzo kombinować. Na szczęście STRV kończy T29. No ale teraz zobaczcie, co się dzieje tutaj na górce. My mamy oczywiście więcej HP-ków niż ten T10, więc można pomyśleć, przyjmie pestkę i tyle, ale z drugiej strony też zauważam, że to odróżnia dobrych graczy od graczy takich na przykład jak ja, że oni przez bardzo długi czas szanują HP-ki. Nawet w takiej sytuacji, kiedy wiadomo, jaki będzie wynik tego pojedynku między Conquerorem a T10, bardzo próbują te HP-ki zachomikować, bo po prostu nie wiedzą, co się będzie działo dalej. Próbuje gościa, o właśnie, tak jak to się mówi, zbejtować, czyli trochę podpuścić, żeby strzelił gdziekolwiek. Udało się to, oczywiście szybsze przeładowanie, dobić elegancko. Niestety RHM kończy nam Tygrysa, zostajemy z STRV-em i Lorką przeciwko jak Tigerowi, RHM-owi, GW Tygrysowi P, oho oraz GW Panterze.
Podjeżdżamy, bardzo już się kryją, jest ten Jagdtiger pod nami, ma dużo HP-ków niestety, ale no pozycja nasza, znaczy no okej, w tym momencie nam pomogła, ale z drugiej strony jest ona trochę eksponowana, więc zaraz może tutaj Arta kliknąć, więc musimy się bardzo obawiać. Próba dobicia oho daleko, żeby pomóc drużynie, elegancko dobity. Jagdtiger się od nas odbija, no musimy w tym momencie bardzo walać, bo i Jagdtiger, i artylerię, i jeszcze pomoc drużynie, strzał w dolną, w górną płytę, ale z góry w Jagdtigera. RHM kończy nam STRV, zostaje tylko skrzypo z artylerią przeciwko czterem przeciwnikom. Kolejny strzał przebija się przez nas w tym momencie Jagdtiger. Bardzo ciekawe to było. Skrzypo postanawia jakoś zjechać, ale nie tak bardzo agresywnie. Niestety właśnie spada. Gąska zerwana, próba pocelowania gdzieś tam po nadbudówce. Bardzo dokładnie celuje, ale wciąż czeka, Jagdtiger się od nas odbija. RHM nam skończył artylerię. Zostajemy sami na czterech. Pocelowanie po górnej płycie, dobicie sami na trzech przeciwko RHM-owi i właśnie w tym momencie Arta się odzywa za 8 HP, ale jesteśmy ogłuszeni, nie możemy się naprawić. Na szczęście naprawka szybko postawiła gąski i jedziemy 7 fragów i na liczniku 5905 punktów uszkodzeń. Przełączenie na Hesze. Hesze bardzo ciekawa amunicja na brytyjskich pojazdach, ponieważ większa penetracja niż zwykłe haeki. Na haekach mamy często 50-60, tu mamy 120 mm penetracji. No i alfa bardzo przyjemna, 515, więc taki RHM jak dostanie, to nie dość, że bardzo mocno pewnie ucierpią mu moduły, to dodatkowo jeszcze oczywiście praktycznie połowa HP-ków takiego RHM-a, który ma 1100, spada praktycznie. Więc w teorii zamiast walić w niego 3 razy za PK, możemy w dwóch strzałach, jak będzie dobrze osować, porobić sobie takiego RHM-ca. Także próbujemy cofnąć do bazy, RHM na szczęście nie kapuje. Tygrys okazuje się był chyba awkiem, bo nawet nie widać, żeby z kółka wyjechał. Działo pszczone, sylwetka prosta, więc raczej on w tej bitwie nie brał udziału. Próba wyświecenia RHM-a, tak jest, gość jest na full HP. Pocelowanie, strzał, losowanie niskie, tylko 488 i wciąż nam brakuje dużo HP. Arta nas trafia z ogłuszeniem, tylko bez damage'u, ale w tym momencie trafia nas Gibu Pantera, która nas trafia już bezpośrednio. No i pojedynek z RHM, zobaczcie moi drodzy, co się dzieje. Załoga ogłuszona, próba wyczekania, na szczęście się RHM odbija. Kolejny słaby strzał z Hesha, który nam słabo wchodzi. Teraz już przeładowanie na apeki, bo się Hesze skończyły. Próba strzału, znowu się na szczęście odbija RHM. Dwa strzały, które RHM chciał wbić. Pierwszy po prostu to był zablokowany przez pancerz boczny. Drugi to było ześlizgnięcie się, zobaczcie, po praktycznie daszku wieży, no chciał wytrafić weak spot, trafił w daszek, nie weszło. Na szczęście 265 punktów HP i zobaczcie, to jest to, o czym mówiłem, gdyby skrzypo wcześniej zaryzykował i wyjechał pod tego T10 po prostu tak, żeby go dobić, no to by się skończyło tym, że wtedy tamten T10 by mu zabrał te 400 z groszem HP i po prostu by nie było HP-ków teraz, żeby przyjąć nawet jedną pestkę od artylerii, no bo mielibyśmy tych HP sporo mniej, strzał od arty za 290 po prostu by nas poskładał. Także no to jest właśnie to, o czym mówiłem. Szanowanie HP, ale nie przez to, że stoimy tam w rogu i czekamy na to, aż nasi zginą i dzięki temu my zrobimy dobrą bitwę, bo mamy full HP, a trzeba podobijać dogryzki, trzeba podobijać ogryzki, a nie dogryzki, tylko właśnie granie bardzo mądre i wtedy, kiedy można, oszczędzanie HP-ków. No wiadomo, czasami trzeba po prostu HP przyjąć, czasami nie da i się zachomikować, bo coś nas objedzie, trafi nas w tyłek, ale z drugiej strony, kiedy da się na spokojnie, kiedy można pozwolić sobie na odrobinę spokojnie gry, warto właśnie. Ja tutaj na pewno sobie też mam wiele do zarzucenia. Ja tak o takich rzeczach nie pamiętam, po prostu wyjeżdżam bokiem, żeby tylko czołg dobić. Brakuje mi tego uspokojenia, tego takiej chwilowej przerwy na mądrzejszą grę, po to właśnie, żeby potem mieć jak bitwę wyciągnąć. Zostały dwie artylerie kontra skrzypo, jest jedna arta wyświecona, jest druga arta wyświecona. Tak jak mówię, wydaje mi się, że skrzypo jeździ z optyką, losowanie niestety bardzo słabe jak na działo o alfie 400, schowanie się zawał, żeby arta miała trudniej, arta za nim skupi, bęk, szybki snapshot, elegancko, jak sam skrzypo mówił, działo to po prostu uwielbia, ono z racjami bojowymi i ze stabilizacją ma celność 0,3, także naprawdę rewelka. Skrzypo jest zachwycony ogólnie tym pojazdem, ma bardzo wysokie średnie uszkodzenia, no i ta bitwa 7400 punktów uszkodzeń, 9 fragów, sam na jedną artę, jest arta zaskoczona, objechana, wychylenie się, strzał, dobicie, 10 frag moi drodzy i przechodzimy do podsumowania.
Dajcie mi proszę znać w komentarzu, przy okazji sobie przypomniałem, jeśli chcielibyście zobaczyć jeszcze lepszą bitwę skrzypowity pod względem uszkodzeń. Na pewno nie będzie ona tak wciągająca, jeśli chodzi o wyciąganie bitwy, ale będzie damage'u więcej, więc jeśli jesteście ciekawi, to napiszcie w komentarzu, że chcielibyście ją zobaczyć, a nagram po prostu jakiś dodatkowy odcinek, który będzie poza normalnymi odcinkami obliczy randoma i tam wam pokażę jeszcze lepszą bitewkę na Conquerorze. Może ktoś skorzysta, przekona się, co ten człowiek potrafi. No w tej bitwie cóż powiedzieć, MK oczywiście, medal Paskuciego, specjalista duży kaliber stalowa ściana i oczywiście wspaniały medal Pula za 10 fragów. 8151 uszkodzeń. Czołg dziewiątotierowy w losowaniu przeciwko siódemkom, nawet, no bo przecież był T29. 1816 bazowego expa. Naprawdę świetny, świetny wynik. Nasze czołgi IKV, który walczył przecież 0 damage'u, jak Tiger 88, jeden strzał tylko w bitwie. Czołg, który naprawdę strzela bardzo szybko i bardzo często i bardzo celnie. Jeden strzał Tygrys, w ogóle do bitwy nie wszedł. No i jeszcze Szpa, Panzer Ru, również jeden tylko, czy dwa strzały, jedno trafienie i 0 punktów uszkodzeń. Także no jak widzimy, przepaść absolutnie kolosalna. Myślę, że tym razem nie pomylę się, jeśli tutaj mamy 2, 4, 5. Myślę, że tym razem się nie pomylę, jeśli powiem, że cała drużyna zrobiła mniej niż skrzyp. Ostatnio tak powiedziałem, okazało się, że drużyna zrobiła więcej, ale tu wydaje mi się z dużym zapasem damage skrzypa jest większy niż całej czternastki. U nich najlepsza bitwa T10 2500, RHM 2500 i jak Tiger 88 prawie dwójka. 33 strzały, 27 trafień, 23 penetracje, z dystansu 300 plus wyszło nam 3000 punktów uszkodzeń, 14 strzałów przyjętych, 8 odbitych za potencjalne 2830, także naprawdę bardzo tych strzałów naodbijał, znaczy dobrze tych strzałów naodbijał i to się bardzo przydało pod koniec bitwy. 4 wrogowie wyświeceni, 12 uszkodzonych, 10 zniszczonych, niesamowita liczba. Asysta niewielka, no bo nie miał kto za bardzo strzelać po naszym spocie, niecałe 700, przejechane 3200, zarobek 103 tysiące, no ale po odjęciu, moi drodzy, kosztów amunicji i przy okazji jeszcze autozupełnianie naprawki i przy okazji też racji bojowych, no to na minusie 64 tysiące, no ale naprawdę bitwa bardzo, bardzo przyjemna, 2724 expa. Także moi drodzy, to tyle. Bardzo wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.